Czy zastanawialiście się, co się stało z tym misiem, który na jednym z rysunków z mojego szkicownika tak sobie leżał w przejściu pomiędzy budynkami? Otóż moja mama ma bardzo podobnego misia i postanowiłam, że położę go przy stole w kuchni i że będzie bohaterem kolejnego rysunku. Tak jakby to był dokładnie ten sam miś, żeby była pewnego rodzaju kontynuacja. A przez to, że na zdjęciu miałam bardzo intensywny światłocień, to dodałam mnóstwo fioletowych odcieni i przez to ten rysunek jest jednym z moich ulubionych. Dajcie znać, jak Wam się podoba.